Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na Wydziale Matematyki i Informatyki. Już pewnie kilka razy Państwa różne osoby witały. Tym razem będę opowiadał ja, czyli Bartosz Noskręcki. Staram się Państwu, jestem pracownikiem tego wydziału. Z drugiej strony tego budynku zajmuję się różnymi ciekawymi rzeczami związanymi z matematyką. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o układaniu kształtów. Przyniosłem tutaj taką ciekawą układankę. Ta układanka składa się z identycznych kafelków takiego dziwnego kształtu. Ten kształt się pojawi podczas wykładu. To jest przykład układanki, która może nas sprawić w olbrzymią frustrację, bo za każdym razem, jak dokładamy kolejny kawałek, to coś tam pasuje, ale w pewnym momencie się zacinamy i ten kształt wydaje się, jakby nie dało się umieścić, trzeba coś usunąć, tak próbować w kółko. I to jest bardzo ciekawa sprawa związana z tym, że to jest, można powiedzieć, wyzwanie matematyczne, było wyzwanie matematyczne, otwarty problem przez 100 lat i 2 miesiące temu czwórka matematyków udowodniła, że taki kształt, który ma taką ciekawą własność, że można układać w przestrzeni bez powtarzania, istnieje. Czyli możemy, można powiedzieć, dotknąć najnowszego odkrycia matematycznego. Niestety nie mam tutaj takiego projektora nad stołem, ale jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę, ja później pokażę zdjęcia, to będzie można podejść po wykładzie i, że tak powiem, dotknąć tego odkrycia matematycznego i poczuć tą tajemnicę i poczuć pewną przyjemność z odkrywania czegoś ciekawego. Ok, wykład, jak sama nazwa wskazuje, będzie dotyczył kształtów, więc najpierw powiedzmy sobie, co będziemy z tymi kształtami robili. Będziemy je po prostu układali w przestrzeni. W przestrzeni, czyli no, intuicyjnie każdy z nas wie, co to jest przestrzeń, to jest miejsce, to jest ten obszar, no, mówię, przestrzeń, tak, gdzie możemy coś układać. Więc na początek weźmy tylko taki najprostszy schemat, że mamy jakiś kształt, na przykład taki równoległobok, no i możemy dokładać kolejne takie kształty. Jak widać, tutaj już się od razu pojawia jakaś reguła. Możemy kolejną warstwę dołożyć, kolejną warstwę dołożyć. No i tutaj rodzić się zaczyna nam mnóstwo pytań, czy to tylko w dwóch wymiarach, czy w trzech wymiarach, czy w pięciu wymiarach, w dziesięciu, dowolnej liczby wymiarów, tyle ile Wam pasuje. No oczywiście dla potrzeby prezentacji na pewno najłatwiej będzie mi opowiadać o tym w dwóch wymiarach, ale też pokażę kilka przykładów i też związków z krystalografią między innymi, co się dzieje w wyższych wymiarach. Czyli zaczniemy naszą intuicję od wymiaru 2. Dlaczego nie od wymiaru 1? No bo w wymiarze 1 łatwo jest dokładać rzeczy, to są tylko odcinki. Tak? Nie ma żadnych interesujących kształtów. W pewnym sensie wymiar 0, no to nie możemy nic dokładać. Tak? Czyli wymiar 2 jest jakby najmniejszym wymiarem, jak tutaj widać dokładnie z tej układanki, którą przed chwilą Państwu reklamowałem. Pierwszy wymiar, w którym mogą się pojawiać jakieś ciekawe kształty, które mają bardzo nietrywialne własności. Ok. No i tutaj ważną rzeczą będzie to, że będziemy to układanie wykonywali na kilka sposobów. Tutaj ten przykład, który widzimy, polega na tym, że dokładamy kształt, który ewidentnie ma pewną powtarzalną regułę. Tak? Widać, że w prawo dokładamy te kafelki, tak po skosie jakby do góry, czyli łatwo jest od razu zauważyć, tego, co tutaj narysowałem, że jeżeli to jest rzeczywiście równoległobok i będziemy konsekwentnie dokładali te kafelki, przesuwając wzdłuż odcinka poziomego i tego odcinka ukośnego, tak żeby one się oczywiście nie nakładały, tylko dotykały jakby ścianami, czy odcinkami w tym przypadku, no to możemy pokryć całą płaszczyznę takim kształtem. Tak? Czy zgadzamy się z tym? Czy widać intuicyjnie? Można, prawda? Super. No i teraz chciałbym pokazać od razu taki trochę, jak to niektórzy mówią, zajawka, taki przeskok w to, co będzie później, że to układanie kształtów może być bardzo skomplikowane, ale to jest niesamowicie fascynujące. To, co tutaj mamy narysowane, to jest schemat cząsteczek wody, tak, to jest układ atomów, te niebieskie kropki to jest atom tlenu, tak, to czym oddychamy, i atom wodoru, to co wybucha. No i wiemy, że w połączeniu, jak zrobimy to wybuchowe połączenie, czyli podpalimy wodór w środowisku tlenowym, no to robi się dużo energii i powstaje woda. Tak? Woda, czyli
H2O. No i tak się składa, że ta woda, którą znamy z różnych, że tak powiem, momentów naszego życia, która jest wszędzie w nas, wokół nas, myjemy się w tej wodzie, używamy tej wody, może przyjmować różne kształty. W jakim sensie? No sama cząsteczka wody nie ma za dużo do powiedzenia w kwestii swojego kształtu, no bo prawa fizyki, prawa chemii w pewnym sensie ograniczają, jak pojedyncza cząsteczka wody może wyglądać. Jest jeden konkretny kąt, pod którym te atomy są względem siebie i tych powiązań pomiędzy atomami ustawione, ale okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w odpowiednich warunkach fizycznych poszczególne cząsteczki wody ustawiały się w przeróżnych konfiguracjach. Czyli mamy znowu przykład układania w przestrzeni pewnych, można powiedzieć znowu, kafelków, czy pewnych kształtów. I ten konkretny układ to jest tak zwany układ heksagonalny. To widać ewidentnie ten heksagon, czyli sześciokąt, nawet taki ładny, ładnie wyglądający, foremny, który daje nam typ wody, taki dosyć popularny typ kryształu lodu, kryształ heksagonalny. No i teraz to, co chciałbym dzisiaj pokazać, to to, że takie banalne, przynajmniej na pozór, pytania dotyczące układania kształtów przekładają się na naszą wiedzę o chemii, o krystalografii, o strukturze cząsteczek, pozwalają nam na przykład przewidywać własności pewnych substancji, tak? Czyli to, co znamy jako leki, tak? To, co znamy jako białka, tego typu struktury są badane właśnie takimi metodami, że układamy je w przestrzeni i coś mierzymy. To układanie w przestrzeni ma różne niesamowite własności, jeśli chodzi o strukturę, symetrię, układ i tak dalej. Czyli to jest taka motywacja, jeżeli mielibyście wynieść jeden konkretny przykład ciekawego układania w przestrzeni, które do czegoś się przydaje, to jest dokładnie ta woda w postaci, czy ten typ heksagonalny lodu. Ok. Tutaj z drugiej strony mamy też sztukę. To jest przykład parkietażu. Parkietaż, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o układanie parkietu. No może nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was widział tego typu parkiet już. Jak ktoś widział, to chętnie posłucham, bo to jest część naszego projektu naukowego, więc tym bardziej byłoby ciekawe dowiedzieć się, że ktoś już coś podobnego studiował. To, co powinno się rzucać w oczy w tym parkietarzu, to to, że wydaje się, że on też jest jaki? Powtarzalny, czyli niepowtarzający się. A łatwo jest wskazać ten kawałek, który się powtarza, czy trudno? Łatwo. Przynajmniej jeżeli są kolory. Gdyby tych kolorów nie było, pewnie byłoby troszkę trudniej. Czyli znowu mamy bardziej skomplikowany kształt, ale teraz jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Jak pokazywałem ten najprostszy równoległobok, to mieliśmy dwie operacje, przesunięcie w prawo i po skosie. Tu mamy podobnie, mimo że kształt jest dużo bardziej skomplikowany. Wydaje się, że w pewnym sensie reguła odtwarzania tego kształtu jest praktycznie taka sama. Okay? Czyli teraz rzecz do zapamiętania jest taka, czy pytanie, czy jak układamy takie parkiety z płytek różnego rodzaju, jak dużo jest tak naprawdę istotnie różnych sposobów układania takiego parkietu na podłodze? Teraz co rozumiem przez istotnie różnych? Ten przykład jest ewidentnie podobny do tego, co mieliśmy przed chwilą, w tym sensie, że reguły tworzące ten parkiet polegają tylko na pewnym przesuwaniu. Za chwilę zobaczymy przykłady, że będzie jeszcze jakaś dodatkowa operacja, na przykład obrót się pojawi. Czyli parkietarze w pewnym sensie, nawet takie pochodzące z różnych budynków, można w pewnym sensie badać podobnymi metodami, co struktury chemiczne. I zaraz zobaczymy, że ten świat jest tak naprawdę jeden, że wszystkimi tymi zjawiskami rządzi w pewnym sensie ta sama reguła. Okej, to jest pewna ciekawostka, bo parkiety czy te kafelki można układać z wielu różnych kształtów, bardzo dziwnych, nieregularnych, i ta liczba tych kształtów niekoniecznie musi być skończona. Czyli możemy dokładać na płaszczyźnie kształty w sposób bardzo nietypowy. Czy nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś widział tego typu diagram, odpowiadam słowo diagram. On wiąże się z nazwiskiem pewnego matematyka bardzo znanego, nazwisko Voronoi.
To jest taka ciekawa konstrukcja, czyli kształtami, które tutaj mamy, rządzą pewne niewidoczne punkty, które znajdują się zawsze w pewnym sensie w środku tego kształtu. Tego typu kafelkowanie jest bardzo trudne do opisania, ale z drugiej strony bardzo łatwe, bo rządzi im inna reguła. Takimi kafelkami nie będziemy się zajmować. Ok, i teraz powiedziałem coś o przekształceniach kafelków, więc chciałbym użyć słowa, którego będę używał do końca wykładu. To jest słowo symetria. Symetria może się Wam kojarzyć na przykład z lustrem, tak, z przekształceniem na kartce pewnej figury. Symetria oczywiście, im więcej będzie wymiarów przestrzennych, tym mogą się okazać bardziej skomplikowane, ale w gruncie rzeczy możemy wszystko sprowadzić do następującego jakby stwierdzenia, że te reguły przekształcenia, które będą nas interesować, polegają albo na przesuwaniu, albo na w pewnym sensie obracaniu figur. To obracanie może odbywać się w wielu kierunkach. No i tu zobaczmy sobie przykład symetrii. I teraz, co jest istotne, ta symetria ma przekształcać jakby parkietaż na ten sam parkietaż. Tak, czyli jeżeli obrócę o jakiś kąt, to nie mogę tego robić o dowolny kąt. Jeżeli tutaj mam sześciokąty foremne, to ten taki legalny obrót jest o 120 stopni. Okay? No i teraz możemy sobie zadać szereg ciekawych pytań. Pierwsze pytanie i od razu odpowiedź jest taka, no dobrze, to w takim razie w jaki sposób i na ile istotnie różnych sposobów możemy przekształcać parkietaże na płaszczyźnie? I teraz jedno ważne założenie na razie jest takie, że żeby się w tym wszystkim nie pogubić, na razie załóżmy, że ten parkietaż ma pewien kształt, który możemy za pomocą przesunięć przekształcać i on daje nam od razu cały parkiet. I teraz okazuje się, że jeżeli nawet tylko to mamy, to mogą się pojawić jakieś dodatkowe symetrie, obroty o 90 stopni, jakieś linie lustrzane, ukośne linie lustrzane, obroty o 120 stopni, o 60 stopni i tak dalej, i tak dalej. I teraz bardzo ciekawym matematycznym twierdzeniem, faktem jest to, że tutaj oczywiście jest przykład różnego rodzaju konkretnych parkietaży, ale te reguły przekształcające parkietaże w wymiarze 2 jest ich dokładnie 17. Czyli jest tylko i wyłącznie 17 różnych typów sposobu przekształcania płytek na płaszczyźnie. Jeżeli zakładamy, że te płytki będą się powtarzały w pewnej regularności, to można matematycznie udowodnić, czyli przeprowadzić pewne rozumowanie takie formalne, ścisłe, za pomocą odpowiednich rachunków. Jak się domyślamy, chodzi o to, żeby coś przekształcać wektorami i obrotami. Trzeba troszeczkę policzyć. I okaże się, że mamy bardzo ciekawe ograniczenie. Po pierwsze, że mamy jakby 17 różnych sposobów dopuszczenia takich symetrii. I co ciekawe, sposobów obracania też jest mało. Możemy coś obrócić o 180 stopni, o 120 stopni, o 90 stopni i o 60 stopni. Czyli mamy obrót rzędu 1, identyczność, 2, 3, 4 i 6. I to wszystko. I teraz pytanie jest, co z piątką? Czyli to twierdzenie mówi nam, że jeżeli będziecie próbowali układać płytki na podłodze i te płytki będą się powtarzać, to nie ma żadnej możliwości wyboru kształtu, konfiguracji i tak dalej, która by pozwoliła, że na tym parkietażu będziemy mogli go obrócić o 1/5 kąta pełnego i ten parkietaż wróci do swojego punktu wyjściowego. Czyli bardzo zaskakująca rzecz. Czyli teraz zadanie dla Was do domu na spacer. Jak gdziekolwiek pójdziecie, albo będziecie mieli szansę na przykład pojechać do Anglii, zwłaszcza do Uniwersytetu w Oksfordzie i pójść na Wydział Matematyki, to proszę spojrzeć dokładnie pod swoje nogi przed wejściem i zobaczyć, że tam jest parkietaż, który ma ewidentnie symetrię rzędu 5. Widać to gołym okiem. Więc jaki jest tego wniosek? Że ten parkietaż
nie może być powtarzalny. Ok? Czyli gdyby się powtarzał, nie mógłby mieć symetrii rzędu 5. Jeżeli się, przepraszam, gdyby się powtarzał, nie może mieć symetrii 5. Jeżeli się nie powtarza, to jest jedyna szansa, żeby mieć symetrię rzędu 5. I zaraz zastanowimy się trochę głębiej nad tym. Tutaj pojawiają się pewne dziwne hasła. Takie hasło dla osób lubiących przeglądać o wykładzie w Wikipedii. CW kompleks. Jakieś takie straszne, paskudne słowo. CW od technicznych określeń takich topologicznych, mniejsza o to, co one oznaczają. Ja może pokażę konkretnie, o co chodzi, co to jest ten CW kompleks. To po prostu chodzi o to, że jak wezmę na przykład trójkąt, to nie myślę o trójkącie, że to jest trójkąt, tylko myślę tak, że mam ścianę, to jest ten dwuwymiarowy kawałek w środku, mam trzy krawędzie, to są jednowymiarowe kawałki i mam trzy wierzchołki, to są zerowymiarowe kawałki. I to wszystko jest sklejone razem. Czyli w pewnym sensie myślimy o parkietarzu, myślimy o tych wszystkich płytkach w taki sposób, że one jakby, jeżeli narysuję w ten sposób, tu coś dokleję, to te elementy, one się ze sobą łączą i istotne jest to, że to łączenie musi być legalne, czyli krawędź dotyka dokładnie całą krawędź, punkt przechodzi na punkt, no, ściany dotykają krawędzi i tak dalej. Czyli tak naprawdę chodzi o taką zabawę nożyczkami, że gdybyśmy rozcinali, to byśmy rozcięli ten parkietaż na kawałki, które byłoby ich skończenie wiele i wszystkie byłyby identyczne. Moglibyśmy je po prostu położyć na stole, nawet jakbyśmy całą płaszczyznę tym pokryli, to te kawałki byłyby identyczne i one by się fajnie składały. Teraz drugie hasło z tego slajdu to jest grupa symetrii. Czyli to jest to, co powiedziałem przed chwilką, że z jakichś tajemniczych powodów, które tak naprawdę nie są wcale takie tajemnicze, jak się rozumie ten dowód, Wszechświat skrywa przed nami pewną ważną informację, że na płaszczyźnie, jeżeli coś się powtarza, to nie może mieć symetrii rzędu 5. Nie może mieć żadnej symetrii innej niż rzędu 1, 2, 3, 4 i 6. Ok? Teraz zobaczymy, jakie są tego konsekwencje. Pomyślcie sobie tak, jeżeli jesteście chemikami i badacie tą strukturę wody, albo badać jakąś tajemniczą substancję. Ktoś wam wysłał jakąś próbkę, w ogóle nie wiadomo, co to jest. I mierzymy eksperymentalnie, jak wygląda ułożenie atomów i dostajemy pewne charakterystyczne ułożenie, które ewidentnie ma pewną ustaloną symetrię, to jest trochę tak jak etykieta w sklepie, która nam mówi, jaki to jest produkt, jaki to może być rodzaj substancji. Jeżeli pomyślimy nad tym matematycznym twierdzeniem i mamy taką klasyfikację symetrii, to nam może pomóc identyfikować, czy to, co mamy przed nami, to jest ta substancja, której szukaliśmy, czy to jest coś innego. Czyli w pewnym sensie pośrednio możemy badać chemiczne cząsteczki, patrząc na to, jak one się układają w przestrzeni. I teraz okazuje się, że na tym dokładnie polega krystalografia chemiczna, że struktury białka, jakieś struktury nieorganiczne można rozumieć w bardzo konkretny sposób ich własności fizykochemiczne tylko poprzez badanie ich kształtu. Czyli kształt tych cząsteczek, ułożenie w przestrzeni wpływa na to na przykład, jak one są twarde, jakie wytrzymują naprężenia, temperatury, w jakie reakcje wchodzą. Czyli matematyczne własności tej substancji rządzą jej fizycznym zachowaniem. No i tutaj trzecie takie dosyć groźnie wyglądające oznaczenie, to tylko chodzi o to, że te symetrie, o których mówimy, to są symetrie naszej przestrzeni. Czyli nie jesteśmy w jakimś dziwnym świecie, gdzie trójkąty nie mają 180 stopni w sumie kątów, że świat nam się w jakiś dziwny sposób zawija, tak? Nie jesteśmy na kuli ziemskiej, po prostu jesteśmy w płaskiej przestrzeni i badamy układanie kafelków w takiej płaskiej przestrzeni. Są pewni śmiałkowie, oczywiście wśród matematyków zazwyczaj, którzy badają układanie kształtów w przestrzeniach, które są powyginane, na przykład w przestrzeni hiperbolicznej. Okazuje się, że tam wtedy rządzą zupełnie inne reguły układania takich kształtów.
Nazwisko, które warto zapamiętać w takich dziwnych światach, to jest Escher. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście grafiki Eschera, to to jest badanie kształtów w innych przestrzeniach. My będziemy się poruszali w naszej zwykłej euklidesowej przestrzeni, gdzie odległości mierzymy za pomocą metryki euklidesowej, czyli to, co doskonale znacie jako pierwiastek sumy kwadratów. Ok. No i teraz chciałbym trochę powiedzieć więcej o tych kafelkach, czyli mamy tą grupę kafelkowania. Na koniec, jeśli mi starczy czasu, jeszcze pokażę jedną aplikację. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Te wszystkie rzeczy, o których do tej pory powiedziałem w wymiarze 2, można bez żadnego wyjątku uogólnić do dowolnej liczby wymiarów przestrzennych. Czyli można badać takimi samymi metodami układanie teraz już bryłek w 3 wymiarach, jakiś hiperbrył w 4 wymiarach i tak dalej. W zasadzie jedyne, co nas ogranicza w tym badaniu powyżej wymiaru 3, no to nasze ograniczone postrzeganie przestrzeni. Tak? Trudno jest sobie wyobrazić układanie hiperkostki w wymiarze 4, ale jeżeli używamy do tego wzorów matematycznych, używamy czegoś, co się nazywa macierzami, to możemy robić to równie dobrze w wymiarze 2, 3, 4, 10 i 100 nawet. I teraz tutaj to, co wypisałem, w zasadzie nie musi nas jakoś specjalnie martwić. To jest taki typowy przykład, jak matematycy próbują ukryć przed resztą świata dosyć oczywiste rzeczy. Ta definicja w gruncie rzeczy mówi tylko tyle, że to przekształcanie przestrzeni ma być dyskretne, czyli mówiąc krótko, nie obracamy o dowolny kąt, tylko albo 120 stopni, albo 0, albo 240, tak? Jakaś skończona liczba ułamków, które wybieramy. To jest ta pierwsza informacja. Punkty skupienia, to nas nie interesuje. Przestrzeń orbit jest zwarta. O co tu chodzi? Tu chodzi po prostu o to, że jak patrzymy na ten parkietaż, to ewidentnie widać, że jakiś kawałek się powtarza. I tylko o to chodzi. Okay? Czyli jeżeli byśmy mieli układanie w przestrzeni, tak jak mieliśmy ten diagram Voronoia, to że wyróżniamy jakiś fragment, to się daje przesunąć, ale potem to już nie pasuje, to nie jest to, co będziemy badać. Jeżeli widzimy ewidentnie kawałek, który pod wpływem symetrii przekształcam go, tu przesuwam, obracam i tak dalej się powtarza, to o to nam chodzi. Te punkty skupienia do nas wrócą w pewnym sensie, czyli to, że o nich zapomnieliśmy, pokaże nam, że istnieją właśnie takie dziwne rzeczy jak to, ok? Czyli to jest, że tak powiem, trochę nielegalna rzecz, legalnie zakupiona jak najbardziej, ale z punktu widzenia chemii to w ogóle nie istnieje coś takiego jak to. Nie ma, zaraz zobaczymy, że nie ma, ale jest trochę. Zobaczmy. Ok. I jeszcze ostatnia rzecz, obszar podstawowy. Obszar podstawowy to jest ten kawałek, który ma się powtarzać. To jest ta cząsteczka wody, to jest to białko, to jest ten kształt. Tak? Coś się musi ewidentnie powtarzać i to najlepiej tak, żeby całą przestrzeń tym powtarzalnym motywem można było wytłumaczyć. Ok. No i teraz moje ulubione tłumaczenie na język polski. Po angielsku mówi się wallpaper groups, czyli te symetrie płaszczyznowe krystalograficzne. Po polsku można powiedzieć grupa tapetowa. Dlaczego tapeta? No bo jak pójdziecie do babci, do dziadka, to oni mają jeszcze takie fajne na ścianach takie tapety i one mają powtarzalne wzory i ewidentnie, teraz jak zadumacie się nad tą ścianą, to znajdziecie tam tylko jeden z tych 17 dopuszczalnych typów. Czyli w pewnym sensie, jak ktoś wam powie, że on ma 27 tapet w domu, to możecie mu powiedzieć, że on tak naprawdę ma co najwyżej 17 różnych tapet, bo jest tylko 17 sposobów układania kafelków w przestrzeni. Więc to nie chodzi o to, że on ma inaczej je pokolorowane. Sposób układania tych tapet, czy tych motywów, które się tam powtarzają, musi być w którymś momencie identyczny. I to jest taki typowy przykład. Teraz tutaj uwaga, gdyby ktoś z was zajrzał do internetu i zaczął trochę czytać o tych grupach tapetowych, znajdzie masę różnych oznaczeń, które w gruncie rzeczy są dość proste. To P3 oznacza, że mamy punktową symetrię rzędu 3, czyli ten obrót o 120 stopni. No i zazwyczaj będzie taki piękny obrazek, który pokazuje nam, jaki motyw, jaki kawałek pod wpływem tego obrotu o 120 stopni przechodzi na siebie. No i proszę zobaczyć, ten sześciokąt foremny ewidentnie powtarza się periodycznie w przestrzeni. Okay? Czyli to jest najprostszy przykład
układania kafelków w przestrzeni, który ma grupę symetrii P3. OK. Jeżeli to zrozumieliśmy, to zaliczyliście pierwszy wykład z krystalografii na pierwszym roku na Wydziale Chemii. Brawo dla was. OK? Jeżeli nie, to trzeba sobie jeszcze raz to spróbować narysować i zrozumieć, co tu się dokładnie stało. OK? Czyli układamy kafelki, jest pewna reguła, mówimy dyskretna symetria i ona się powtarza w przestrzeni. No i teraz tutaj powiedziałem, że jest takie tajemnicze twierdzenie, które mówi, że na płaszczyźnie jedyne dopuszczalne te symetrie obrotowe to są rzędu 1, czyli identyczność 2, 3, 4 i 6. Nie ma piątki. No, w przypadku wymiaru 3, teraz uwaga, no to już zaczyna nas trochę głowa boleć, krystalografowie mają taką grubą książkę, nazywa się tablica krystalograficzna, ma prawie 1000 stron i każda strona, czy każdy kilka stron, to jest szczegółowy opis jednego z 230 sposobów układania kształtów w trzech wymiarach. Czyli to oznacza w szczególności, że jak macie cząsteczki chemiczne, to nie jest już tylko 17 sposobów, to już jest aż 230 różnych sposobów układania w przestrzeni. I teraz dobry krystalograf to jest taki chemik, który całą tą książkę zna na pamięć. Okay? W dzisiejszych czasach jeszcze do tego ma komputer, który mu w tym pomaga, ale jak patrzy na taki diagram, to zamyka oczy, wyobraża sobie, co się przekształca i mówi, to jest grupa PM3 kreska M. I teraz co to znaczy? To znaczy, że tu jest pewna oś symetrii, jest druga oś symetrii, jest pewien obrót o 120 stopni, no i to jest wszystko razem połączone w jedną grupę. I znowu to twierdzenie, które przywołałem do wymiaru 2, tu nam mówi, że mamy tylko 230, czy aż 230 różnych typów symetrii. Uwaga, w wymiarze 3 nadal nie ma symetrii rzędu 5. Czyli jeżeli ktoś wam będzie próbował wmówić, że ułożył sobie bloczki w trzech wymiarach i one mają ewidentnie pięciokrotną symetrię, to te bloczki nie mogą się powtarzać. A jeżeli wam to nadal wmawia, to znaczy, że jego parkietarz, czy jego kafelkowanie w przestrzeni nie jest pełne. Musiał coś wyciąć, coś oszukać. To nie może być pełne ułożenie. I teraz uwaga, proszę, że tak powiem, złapać się za ławkę. W wymiarze 4 mamy 4894 typy symetrii. To już jest bardzo gruba książka. Uwaga, w wymiarze 5 mamy 222097 typów symetrii. A ile mamy w wymiarze 6? Nikt tego jeszcze nie zbadał. Nikt nie potrafi napisać ani programu komputerowego, ani nie starczy mu życia, żeby wypisać, uwaga teraz, co to znaczy wypisać? Tu nie chodzi tylko o liczbę. Tu chodzi o sklasyfikowanie, że w tym wymiarze 6 możemy tak przekształcać i tak odbić, i taki kształt, i taka podstawowa komórka i tak dalej. To jest taka robota rzemieślnicza, trzeba każdy typ sklasyfikować, jakieś skomplikowane równania rozwiązać. Nawet z pomocą komputera nie potrafimy tego nadal zrobić. Po prostu ilość obliczeń, która jest wymagana, żeby to wszystko zrobić, no, odpalamy komputer po tygodniu, dostaliśmy jakąś listę, ale to nadal się oblicza. Nie wiemy, czy to już jest wszystko, czy coś jeszcze jest. Tak? Tak jak rozwiązujecie równanie, wypisujecie rozwiązania, jeżeli wiecie, że na przykład może być co najwyżej 10 milionów rozwiązań, no to jak nie znaleźliśmy tych 10 milionów, a nadal przeszukujemy jakąś przestrzeń parametrów, to trzeba iść dalej. I tutaj nadal liczymy od tych 40 czy 50 lat, jeszcze nie doliczyliśmy do końca. Ogólnie to jest problem całkowicie beznadziejny. Czyli gdyby ktoś z was chciał powiedzieć, czy istnieje jakaś tajemnicza reguła, która pozwala nam zrozumieć symetrię wszechświata, to odpowiedź krótka jest nie. Nie da się zrozumieć symetrii wszechświata w dowolnym wymiarze. Z bardzo prostego powodu, że jak pomyślicie o wyższych wymiarach, to tam jest coraz więcej miejsca, żeby tu sobie coś obrócić, tu coś pokombinować, tam coś stawić i tak dalej. No i teraz powstaje to pytanie, to co już nas drapie trochę w mózg. Powiedziałem, że symetria 5 jest totalnie zabroniona. Ale uwaga, do jakiego wymiaru? I to jest ta ciekawa rzecz. No tutaj jeszcze
parę słów o pakietarzach, to już wszystko już wiemy, ale jeżeli czegoś jeszcze nie wiecie, to zajrzyjcie do tej książki. Niestety nie ma polskiego wydania, nigdy nikt się nie pokusił o tłumaczenie. Tilings and Patterns, Grunbaum i Shepard. Piękna książka, 1000-stronicowa. Można całe życie czytać po stroniczce, rysować piękne obrazki i po prostu cały czas się zakochiwać na nowo w tych wszystkich parkietarzach. Okej, okay. Był taki facet, bardzo łebski matematyk, nazywał się David Hilbert, niemiecki matematyk. I on na początku XX wieku powiedział tak: o, matematycy się strasznie nudzą, ja im dam jakieś konkretne problemy, żeby oni coś konkretnego rozwiązywali. Ponieważ był naprawdę dobrym matematykiem, więc wiedział, że tak powiem, co jest łatwe, co on już umie udowodnić, co umieją jego koledzy udowodnić, więc wziął sobie, napisał na kartce listę około 20 problemów, które w jego odczuciu to jest, jak to się mówi, totalna masakra. W ogóle nie wiadomo było w tamtym czasie, jak do tego podejść. I to nie tak, że tam ktoś tam coś liczył, tylko jak on podchodził, to ludzie mówili: nie, no stary, nie wiem w ogóle, jak do tego podejść. I zrobił taką listę. I jednym z problemów na tej liście, wiele z tych problemów przez ostatnich 100 lat zostało rozwiązane, czyli w pewnym sensie matematycy odrobili swoje zadanie domowe. I problem 18 głosił coś takiego. Po pierwsze, Hilbert mówi tak, on znał się na tych parkietach, w domu miał też ładny parkiet, i mówi tak: czy istnieje tylko skończenie wiele istotnie różnych dróg krystalograficznych w przestrzeni euklidesowej danego wymiaru? Na nasze chodzi o to, czy jak w danym wymiarze sobie jakoś tam udowodnimy, że jest skończenie wiele typów układania tych parkietów, to czy tak zawsze musi być w każdym wymiarze? I okazuje się, zaraz zobaczymy, że odpowiedź jest tak. Natomiast nadal nie wiemy, ile dokładnie. Ale przynajmniej wiemy, że skończenie wiele, to już coś. I druga część tego problemu, i to jest coś, co bolało głowy ludzi przez ostatnich 100 lat, czy istnieje kafelek, który dopuszcza tylko kafelkowania nieperiodyczne. Uwaga, czyli chodzi o taką jedną płytkę. Jeden spójny kawałeczek. Że jak zacznę układać, to jakkolwiek byłbym dobry, no mogę być mistrzem w układaniu, nie ma siły, nikt nie wmówi mi, że tam jest powtarzający się motyw. I jak będę się starał nawet ten motyw stworzyć, to mi się układanka popsuje. I to jest dokładnie ten kształt. 100 lat potrzeba było, żeby ktoś go odkrył. Ten kształt jest banalny, ale jak zobaczycie, jest praca w internecie, która dowodzi, że ten kształt ma te własności. To jest 60 stron bardzo trudnej matematyki. I teraz jeszcze, to nie chodzi tylko o uzasadnienie, bo jak ktoś wam poda ten kształt, tak dokładnie było z autorami tej pracy, David Myers, który wymyślił ten kształt, on w pewnym sensie był, on był poligrafem, on wykombinował, to ma szansę być tym rozwiązaniem problemu Hilberta, ale nie umiał tego udowodnić matematycznie. Potrzebował trzech matematyków, bardzo dobrych, którzy przez rok siedzieli i w końcu to udowodnili. No i mamy kształt. A teraz zadanie dla was. Bierzecie nożyczki w domu, zaraz wam pokażę, jak ten kształt się nazywa, wycinacie i próbujecie zastanowić, czy ten kształt mógłby być prostszy. Czworokąt nie może być, pięciokąt też wiemy, że nie może być, może jakiś sześciokąt albo siedmiokąt. To ma 13 ścian, jest jeszcze takie powyginane, bo te ściany możemy sobie dowolnie kształtować, te krawędzie. Okay? Czyli zobaczcie, bardzo trudna, ciekawa matematyka w moim ręku. To jest konkret. Matematyka może być bardzo konkretna. Ok. Ten pierwszy problem szybko doczekał się rozwiązania. W 1910 roku Ludwig Bieberbach udowodnił, tak profesorze Hilbert, w każdym wymiarze jest to skończenie wiele grup krystalograficznych. To utorowało w ogóle drogę dla chemii. Bo w ten sposób mogliśmy w ogóle udowodnić, że to pieczołowite wypisywanie tych symetrii w końcu się skończy. I dodatkowo dostaliśmy narzędzia, które mówiły nam mniej więcej, ile czasu trzeba czekać. Ten wymiar 6 nie jest aż tak beznadziejny, bo wiemy, że jak poczekamy gdzieś tam około miliona lat, to pewnie uda nam się to skończyć. Ale na razie jeszcze nie. Ten problem był rozważany przez różnych matematyków, no i doczekał się rozwiązania. Swoją drogą, Bieberbacha trzeba by najlepiej schować tutaj, bo w 1910 roku jeszcze był całkiem przyzwoitym człowiekiem, a w latach 20. i 30. został nazistą, który głosił, że matematyka może być tylko niemiecka i tylko Niemcy rodowici mogą publikować matematykę. Okropny człowiek.
No niestety tak to bywa czasami w historii, że piękne twierdzenia matematyczne dowodzą czasami paskudni ludzie. No tak to w życiu bywa czasami. Okej. Okay. To teraz jeszcze ciekawostka. To, co powiedziałem o tej symetrii rzędu 5. Jest takie piękne twierdzenie, tu w zasadzie jest cały dowód. I ten dowód jest taki na poziomie liceum troszeczkę. Byście dali radę przeczytać ten dowód. I ten dowód mówi coś takiego. Jeżeli podacie mi liczbę i ta liczba, to będzie rząd symetrii punktowej, na przykład to 5, albo 7, albo 8, cokolwiek, to ja wam podam formułę, która mówi wam, jaki najmniejszy wymiar przestrzeni dopuszcza istnienie takiego parkietarzu, który ma taką symetrię. I łatwo jest to znaleźć. I tu jest formuła. Formuła wygląda tak. Biorę moją liczbę. Każdy z was potrafi rozkładać liczbę na czynniki pierwsze. Więc grupuję to na czynniki pierwsze. I jest coś takiego, co się nazywa funkcją Eulera. No to ta funkcja Eulera to jest po prostu to. Tylko zazwyczaj mnożymy te czynniki przez siebie, a tu je dodajemy. Proste zadanie teraz sprawdźcie na piątki. Piątka to jest 5, będzie 5 do pierwszej, czyli 5 minus 1 to jest 4. Już nic więcej nie mamy. Czyli 4 to jest najmniejszy wymiar przestrzeni euklidesowej, gdzie mamy symetrię rzędu 5. No to teraz spróbujmy zrobić podobne zadanie dla, na przykład dla 12. 12 to jest 3 razy 4, tak? 3 da nam ten wkład, spróbujmy do policzenia tablicy. Czyli trójka da nam 3 odjąć 1, czyli 2. Czwórka da nam 4 odjąć 2, czyli 2. I to 2 do 2 musimy dodać. Czyli dostajemy 4. Czyli 4 to jest najmniejszy wymiar przestrzeni, w której istnieje takie układanie płytek, że ma oś 12-krotną. OK? No i bardzo konkretna formuła. Czyli to nie jest tak, że my nic nie wiemy o tych wyższych wymiarach. Coś wiemy. Jedyny problem jest taki, że znamy te symetrie punktowe, ale one mogą się realizować w różne sposoby. Czyli nie wiemy tak naprawdę, znamy rzędy, ale nie potrafimy sobie łatwo wyobrazić, jakie podstawowe kształty, jakie jak to się mówi, Einsteiny, jeden kamień, jakie kamienie, jakie kształty mogą przyjmować, żeby je wszystkie sklasyfikować. Okej. Okay. No tutaj mamy takie dosyć pesymistyczne oszacowanie, że w wymiarze n, w najgorszym wypadku mamy 2 do potęgi n kwadrat, jakoś tam razy jakaś stała tych różnych symetrii. To aż głowa boli od tego. Nie ma sensu robić książki powyżej wymiaru 7, bo by nam nie starczyło drzew na ziemi, żeby tą książkę wydrukować. Okej. Okay. No to co jeszcze wiemy ciekawego? O, tutaj macie przykład. Pokazałem wam płytkę w wymiarze 2 i to jest trochę ciekawe. Ta płytka została wymyślona pół roku temu. Natomiast co ciekawe, w wymiarze 3 i w wymiarach wyższych takie płytki już istniały wcześniej. Czyli to jest bardzo dziwna rzecz, że w wyższych wymiarach łatwiej jest znaleźć coś, co jest nieperiodyczne, niż było w wymiarze 2. Trudno powiedzieć, czy to jest efekt psychologiczny, czy po prostu dlatego, że w wymiarach wyższych jest więcej miejsca, więc łatwiej jest coś wykombinować, co po prostu nie daje się kombinować w taki ładny sposób. To jest najprostszy kafelek, najprostszy wielościan w wymiarze 3, którego jakkolwiek byście nie układali, nie da się ułożyć periodycznie. Koniec kropka. Tak? Czyli fajny przykład do budowania budynków, że nic nam się nie będzie nigdy powtarzało. Nie wiem, czy to byłby dobry budynek, gdybyśmy z takiej cegły to składali. Można spróbować. No tutaj mamy przykłady dziwne, na przykład ta kostka Sokolara Taylora, one niekoniecznie nawet muszą być spójne, więc są jakieś takie różne dziwactwa. No matematycy jak już zaczynają kombinować w wyższych wymiarach, to potem tworzą różne takie paskudne rzeczy, chociaż niektóre bywają całkiem ładne. Okej, okay. Tego gościa warto zapamiętać. Znaczy gość, to jest Sir Roger Penrose, matematyk bardzo znany, żyjący brytyjski. Wiecie, z czego on jest przede wszystkim znany? Z teorii czarnych dziur. To jest fizyk. Zajmuje się ogólną teorią względności, czy jakieś paskudnie skomplikowane równania różniczkowe, grawitacja i te sprawy, ale w wolnym czasie też interesował się parkietami. Kiedyś przeczytał, że nikt nie znalazł parkietarzu aperiodycznego, czyli takiego, który się nie powtarza, który by miał mniej niż 10 kawałków. No i tak długo się tym bawił, to pewnie miał jakąś przerwę w pracy, że w końcu wymyślił sobie takie dwie piękne płytki,
rąb i drugi rąb. One mają bardzo konkretne kąty, możecie sprawdzić później. I napisał piękną pracę, w której pokazał, że to da się układać w przestrzeni dowolnie daleko. I teraz pamiętamy to twierdzenie, które przed chwilą mówiłem. To ma ewidentnie symetrię rzędu 5, jak sobie popatrzymy. Czyli to nie może być periodyczny układ. Nigdy. OK? I to jest dokładnie ten piękny parkietaż, który możecie znaleźć w Oksfordzie. Tak? Polecam wycieczkę do Oksfordu, pojechać, polecieć, zobaczyć, może jeszcze Rogera Penrose'a przy okazji spotkacie. I teraz tak, znowu, skąd ten kształt? Nikt trochę nie wie, ale uwaga, uwaga, ta historia ma pewne drugie dno. W latach 80. pewien znany chemik, laureat Nagrody Nobla z 2011 roku, odkrył coś takiego, że miał pewną strukturę chemiczną, która składała się z aluminium, paladu, manganu i one stworzyły strukturę, która, jak on sobie to zbadał wszystko, to nagle się okazało, się podrapał po głowie, to nie jest podręcznikowa struktura. Nic z tych tysiąc-stronicowej książki się nie zgadza, bo ma symetrię rzędu 5. A wiadomo, że kryształy nie mogą mieć symetrii rzędu 5. No więc napisał ten artykuł naukowy inny noblista, Linus Pauling, wielki i wybitny chemik, kiedyś na konferencji, kiedy Schachtman prezentował te wyniki, powiedział, że nie ma takich struktur, on nazwał te struktury quasi-kryształami. On powiedział, nie ma quasi-kryształów, są tylko quasi-naukowcy. 30 lat później Schachtman dostał za to Nagrodę Nobla, bo się okazało, że to istnieje. No to jak? To są kryształy z symetrią rzędu 5, czy ich nie ma? Teraz co się okazało? Bardzo ciekawa rzecz. Chemicy zrozumieli, że wymiar 3 to nie jest ten właściwy wymiar, gdzie należy patrzeć na te cząsteczki. One w pewnym sensie żyją w czterech wymiarach. I okazuje się, że w tych czterech wymiarach, pamiętamy to ograniczenie, w wymiarach 4 może być symetria rzędu 5. Czyli ten quasi kryształ, który wyglądał jak układ Penrose'a, on w pewien tajemniczy sposób z powodów fizycznych żyje w przestrzeni trójwymiarowej, ale tak naprawdę konfiguracja jego jest opisywalna 4 wymiarami. Czyli te struktury, te tak zwane quasi-kryształy, to są jakby twory z wyższego wszechświata. W trójwymiarowej przestrzeni mamy struktury, które pochodzą z wyższych wymiarów przestrzeni. Bardzo ciekawa rzecz. I teraz oczywiście chemicy rzucili się, badają do dziś, odkrywają niesamowite własności tych cząsteczek. Nazywa się to właśnie quasi-kryształami. No tutaj macie taki piękny przykład, gdzie można konkretnie zrobić próbkę, która dokładnie wygląda jak układ Penrose'a, tylko za pomocą atomów. Czyli nie, że ktoś tam sobie wybija płytkę klei na klej Atlas i tak dalej i to leci dalej. Robi prawdziwą cząsteczkę, która ma zabronioną symetrię. Czyli coś, co żyje w wymiarze 2 czy 3, co pochodzi z wyższego wszechświata. Bardzo dziwna sprawa. O, no i jeszcze na koniec warto wspomnieć naszego bohatera, czyli Davida Smitha. To jest ten gość, dzięki któremu mamy tą płytkę. Nazywamy ją spektrem. Wcześniejsza wersja sprzed pół roku Fedora miała pewien deficyt, że trzeba było ją odwracać. Tej nowej już nie trzeba odwracać. Także niesamowita historia, polecam poczytać też w internecie z mnóstwo fajnych artykułów popularnych, również wideo, jakby wyjaśniających po wykładzie, zachęcam też do zabawy. Także można powiedzieć taki przykład cudu matematycznego, że ktoś, to znaczy, że muszę kończyć. Ktoś po prostu wpadł na fajny pomysł, to wyszło. Skąd to się wzięło? Trudno powiedzieć, po prostu wymyślił. OK? No i tutaj macie jeszcze przykład układania tej układanki. Jak widać, ona jest bardzo dziwna. Ona ma jakieś dziwne symetrie rzędu 6, to nie jest przypadek. Ale to jest frustrująca układanka, bo można udowodnić matematycznie, że jeżeli zaczniecie się skupiać na jakimś konkretnym algorytmie, to układanka zawsze się popsuje. Czyli trzeba ciągle adaptować swoją strategię. Uwaga, to nie jest kryształ. Nic tu się w przestrzeni nie może powtórzyć. OK. No tutaj jeszcze taka informacja o tych różnych brodatych krystalografach, którzy zrobili klasyfikację, czyli ten Atlas w wymiarze 3. W wymiarze 4 już było dużo trudniej.
No i wyzwania dla wyższych wymiarów. To, co mówiłem, jak to wszystko klasyfikować? A, no jeszcze apel do was. Jakby ktoś się z was nudził, albo stwierdził, że nie wystarczy mu zadań domowych w szkole, no i to mnie napisze. Tu jest jeszcze miejsce, żeby do nas dołączyć. Robimy różne fajne rzeczy. Na przykład liczymy, jakby zamykamy oczy i tylko liczymy, ile jest płytek i próbujemy z tego odkryć, jaki jest kształt. I okazuje się, że to można zrobić za pomocą różnych takich skomplikowanych diagramów, czyli w pewnym sensie na ślepo, tylko licząc, odkrywać symetrię. Projekt naukowy. No, zaczął się zupełnie niewinnie. Też programujemy, jak ktoś z nas lubi Pythona albo Julię, to bardziej zapraszamy do nas tej grupy. Okej. No i tu jeszcze zakończę tym cytatem ze świętego Jana. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść już nie możecie. Dziękuję bardzo.